Tym szczęściarzem byłem do 25 maja tego roku. Ile razy miałem pecha, to trudno policzyć, natomiast najgorszy jest ten pierwszy raz, prawda? Na początku nie trafiały mi się takie przygody, dopiero po 3 latach. Może do tego tak już trochę przepłem i bardziej mogłem inaczej na to spojrzeć. Najbardziej zawsze pamiętam pierwszy i ostatni. Odbiorze 011-91. A po co pan przyjechał do mnie do Sochaczewa? Przejazd technologiczny, lokomotywy EP-09. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. To 15 lat od momentu rozpoczęcia pracy. Nie miałem wypadku z człowiekiem. No niestety w tym roku się to przydarzyło przez człowieka, który był w stanie nietrzeźwym i leżał na torach. Przejechałem 12 osób. W tej chwili jestem, oczekuję na 13, znaczy oczekuję w cudzysłowie, bo na to się nie oczekuje, prawda? Znaczy ja to jako jeden z niewielu, mam niewielu, bo około 14 osób. Mają powyżej 20, pod 30. To się nie prowadzi statystyki, ale to się pamięta. Co 2 lata to jest nieuniknione, jakby chciał zaznaczać siebie. To było ponad 25 lat temu. To było w okolicach Olimpiady w Moskwie, 80 rok. I to było w Międzyrzecu Podlaskim, w stacji. Jadę sobie, prędkość 50 na godzinę. Widoczność beznadziejna, mrzawka. Nie widzę człowieka, sylwetkę siedzącą na torach. Nie zdołałem wyhamować. W momencie, jak to zauważyłem, oczywiście użyłem hamulca, sygnał baczność. I z 50 na godzinę uderzyłem, bo jakieś 25, powiedzmy, połową tej prędkości. No i człowiek zmarł po 40 minutach. To było w Ryszarda w kwietniu. Były to jego imieniny i urodziny, także tak prezent. Jechałem takim olimpijskim pociągiem i obok w domu przyjechało małżeństwo do dziadków. I taki młody chłopiec, jak się później dowiedziałem, wjechali na podwórze samochodem, dostał taki motorower, skuter, no i zaczął tam jeździć, wywijać. Zjechał jeden pociąg i jechałem z drugiej strony. Taki był zaniecierpliwiony, objechał zamknięte rogatki i wjechał prostym pędzący pociąg. Zginął na miejscu. Wielka tragedia. Ci dziadkowie, rodzice przybiegli do tego pociągu. To było pierwsze zdarzenie. Nie mogłem w ogóle się połapać. Co się stało? No, jak to może tak być, że człowiek zginął? W ogóle przypuszczałem, że zaraz mnie zamkną do więzienia, pójdę i koniec. No, taki wielki szok był. Jechałem po południu pociągiem do Katowic i właściwie 10 minut po wyjeździe ze stacji Warszawa Centralna, bo to było 12 km od Warszawy Centralnej w Piastowie, po wyjeździe z Załuku zobaczyłem, że na torach leży człowiek. W momencie, kiedy widzę zagrożenie na torach, sygnał baczność jest obowiązkowy. Kiedy zacząłem hamować i trąbić, ten człowiek zaczął się podnosić z torów. No i niestety nie zdążył się podnieść. Gdyby nadal leżał tam, gdzie leżał, to prawdopodobnie nic by mu się nie stało, bo pociąg by przejechał.
nie mogę powiedzieć, że to ma trafić na innego, prawda? Tylko sobie zadaję pytanie, dlaczego dzisiaj i dlaczego na mnie, prawda? O, coś takiego. Tylko tyle, człowiek jest bezradny. Jedzie, patrzy, ciach, stoi czy leży. Już, po wszystkim. A w Łowiczu to człowieka na pół przeciąłem. Siedział tyłem do jazdy i kolega krzyczy, zobacz, dziecko. No i oczywiście po sygnał, hamulec nagły. No i tak uderzyłem go. Później poszedłem, bo ekipa nie mogła w ogóle znaleźć tego ciała. Pogotowie. No i poszedłem na miejsce wypadku, także najpierw leżało tułów, a później leżała druga część. Pani z pogotowia tak popatrzyła, poświeciła latarką, mówi, nie żyje. Tak, spokojnie. A drugi przypadek to też miałem, jak bardzo młoda dziewczyna położyła się w stacji. Wjeżdżaliśmy pociągiem, nieduża była taka szybkość, tam około 80. I był marzec. Bardzo biało, tak było, taki śnieżek, a ona taki była w brązowym kożuszku. Na tym białym tle w stacji właśnie było widać jak jakąś taką plamę. Człowiek już wyczulony był, tak patrzymy, coś leży. No i hamowanie nagłe, zatrzymał się pociąg, niewiele, około 10-15 metrów. Patrzymy, podnosił głowę. To była jedna właśnie z samobójczy, młoda dziewczyna zresztą. Jakieś tam losowe sprawy były. I także udało się jej życie uratować. A dziewczyna koło Konina, to widziałem ją z daleka, jak szła drogą z boku i nagle dostała takiego przyspieszenia, przebiegła przez taki głęboki nasyp i położyła się prostopadle do szyn. Złapała się za takie zamocowanie, są sprężynki takie. Położyła głowę. No i po czym wykonałem egzekucję, jak za czasów rewolucji francuskiej, że głowa została odcięta. Miała Ania na imię, 22 lata. Dżinsy, plecak, taki plecaczek, torebka plecaczek. Ja wiem, że samobójca jest w takiej sytuacji psychicznej, że on jest bardzo zdesperowany i on nie myśli absolutnie o tym, co może, jaką przykrość może sprawić innemu człowiekowi. Ale gdyby ci ludzie zdawali sobie sprawę z tego, jak niektórzy właśnie maszyniści później przeżywają te wypadki, to może by wybierali jakiś inny sposób na skrócenie sobie życia. Następny. Jeszcze będzie parę. A, trzymał się. Zatrzymał się. Gdzie? Nie, nie. Przejedzie. Ominął pół rogatki i wjechał. Zresztą widać slalom. Dokładnie. Teraz jedziemy wolno. Jakbyśmy jechali 140 na godzinę, to czas zbliżania się pociągu do przejazdu jest bardzo krótki. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli coś nastąpi, to taki killer jest, że nie ma, od razu jest nieszczęście, osądzony i skazany, no, bez żadnych praw do obrony. Nie da się nic zrobić, ale egzekutorem się nie czuje. No przyglądałem się na początku, ale to nie należy do przyjemności, prawda? Był taki przypadek tego, co żołnierza przejechałem. To był czwarty chyba, albo piąty. No jak ja go zobaczyłem, no to już powiedziałem sobie, że już więcej nie będę chodził. Zresztą nie mam takiego obowiązku, bo może za mnie
pójść na te oględziny zrobić, powiedzmy, kierownik pociągu, konduktor, ewentualnie. I już powiedziałby, koniec, nie mam takiego obowiązku, nie, nie. Na początku to człowiek, nie wiem, to taka ciekawość, trudno to nazwać ciekawością, prawda, bo to coś nowego, a później już, już nie. Nie oglądałem tego człowieka, dlatego że pociąg zatrzymał się 600 metrów za miejscem, w którym został uderzony. No i ze względu na to, że jednak lokomotywa musi być pod stałym nadzorem w takim momencie, nie mam takiego obowiązku, żeby tam iść, na to miejsce. Na to miejsce musi iść kierownik pociągu. Ja zostałem na lokomotywie, razem z pomocnikiem czekaliśmy na policję. Czasami się nie da, bo leżą zaczepione na elektrowozie, czy na haku, czy w ogóle gdzieś tu na tym, ale nie mam zasady, chodzę, żeby oglądać. Zresztą to jest zawsze kilkaset metrów z tyłu, ale nie, nie. Są koledzy, co specjalnie właśnie chodzą, oglądają, ja nie oglądam. Tylko to, co jest najbliżej tutaj z brzegu, a tak nie chodzę. Nie dlatego, że się obawiam, ale taką mam zasadę, nie chodzę, nie oglądam już ofiar. Właśnie tutaj, jak minąłem ten peron, zobaczyłem człowieka, który szedł pomiędzy szynami, bliżej prawej szyny, tak jak w tej chwili patrzymy, o gdzieś w tych okolicach, o tu. I tutaj to moja ostatnia ofiara. Zatrzymałem się tu przed semaforem wjazdowym. Ja z natury jestem optymistą, nawet po fakcie jakoś. Głowa do góry. Żyj dalej. Staramy się nie rozmawiać o tym, bo jest to bardzo przykry temat, chyba szczególnie dla tych, którzy mają kilka lub kilkanaście osób. Teraz po fakcie to już inaczej się rozmawia, jak powiedzmy tuż po fakcie, czy w trakcie, powiedzmy, wypadku, moment po wypadku. To już to przechodzi po prostu. Może pani odnosić takie wrażenie, że ja jestem człowiek wyzuty uczuć. Absolutnie. No, ale to trzeba z tym żyć niestety. Od wielu lat mam taką metodę sprawdzoną, że puszczam się zaraz w pracy. Dosłownie robię to, co do mnie należy. Chyba, że tam jakbym się jakieś urazy doznam, czy jakieś to tak. Staram się od razu wejść w wir, robić swoje dalej. Niemniej jednak myśli się troszeczkę, ale to jest najlepsza metoda. Bo gdybym poszedł na urlop, czy na zwolnienie, które mi przysługuje, bym ciągle myślał. Wyszedł, myślał, a ja rzucam się w wir, robię swoje, to co dalej. I to jest taka najlepsza metoda, sprawdzona od lat. No zresztą dom jeszcze mi wiele, żona, synowie pomagają w tym. W jakiś taki sposób mnie, żeby to odstresował. To nie jest na tej zasadzie, że nie martw się, bo ja też mam kilka osób lub jedną osobę, tylko no, po prostu jest to rzecz, która się zdarza i niestety nie mamy na nią wpływu i musimy się z tym pogodzić w jakiś sposób. Przynajmniej ja się nie spotkałem z tym, żeby koledzy mnie pocieszali, przyjęli do wiadomości tym, którym to powiedziałem i na tym się sprawa zakończyła. Na pewno każdy wypadek, każde nieszczęście to jest tragedia. Ja wiem, że to jest tragedia dla rodzin,
dla tych, co się stało. I to nie jest, tylko tak się obojętnie patrzy, że aha, tak spływa to jak po tym. Nie, nie, to nie jest tak jak się wydaje. To jest taki właśnie, czasami prasa jakoś tam podkreśli jakimś tam złym słowem. To nie jest tak. My jesteśmy normalni ludzie, uczuleni na ludzkie nieszczęście, które się zdarza, ale, no, ale nie da się ich uniknąć i z tym trzeba się pogodzić. Dzień dobry. 4.1.10. Taśma, wykaz. I bez uwag dzisiaj. Wszystko planowo. Wszystko planowo. Sprawna, na hali stoi. Przegląd odpisany. 14.201, służba 23, 5.43 na wschodniej. Zgadza się, będzie pociąg wyprowadzony maszynistą z przeciągiem na wschodnie przyjęcie, jak zwykle. Dziękuję. Dziękuję również. Do widzenia. Nie ma właściwie człowiek ochoty na opowiadanie szczegółów. Nawet dzisiejsza ta sytuacja, jak musiałem opowiadać te szczegóły, to nie jest to nic przyjemnego, bo to właściwie się przypomina cała sytuacja dokładnie, chociaż miesiąc prawie minął i dokładnie wszystko pamiętam, kilometr, godzinę, jak mniej więcej ten człowiek był ubrany. No, były przypadki, wielu kolegów sobie z tym nie poradziło i odeszli z zawodu, a jednak jak te pierwsze początki się przejdzie, to wszystko... To już ten charakter się tak ukrystalizuje, ukierunkuje, że dajemy sobie z tym radę. Trzeba być twardym, jeżeli się człowiek decyduje na ten zawód, a większość nas to jesteśmy sympatykami, prawda? Mało jest osób takich, co musiało, więc myśmy się z tym liczyli już wcześniej, że taki fakt może nastąpić, tylko jeden będzie to częściej, drugi będzie miał więcej szczęścia i są tacy, co nie mają w ogóle. Możemy tego nazwać rutyną. Rutyną to jest coś, co się wykonuje właściwie bezwiednie pewne czynności. A tutaj każdy przypadek z człowiekiem jakiegoś zdarzenia śmierci jest inny. Więc tutaj nie ma mowy o rutynie. Poza tym rutyna to takie brzydkie słowo, jeżeli chodzi o śmierć człowieka.